Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jestem właśnie na polskich premierowych jazdach nowym Renault Captur, może żeby być precyzyjnym, Renault Captur po faceliftingu. I to oczywiście nie jest test. Na taki przyjdzie pora, gdy Captur przyjedzie do mnie na dłużej, ale chciałem już teraz podzielić się z Wami takimi pierwszymi spostrzeżeniami, także zobaczcie od razu, co się tutaj zmieniło i co mamy nowego. Odświeżony Captur to oczywiście nowy wygląd. Choć co ciekawe, tył jest w zasadzie taki sam, natomiast z przodu nastąpiła zauważalna zmiana. Znajdziemy tu wyższą i bardziej pionową maskę oraz zupełnie nowe światła. Warto dodać, w każdej z wersji są to światła LED. Dostępnych jest 6 kolorów nadwozia, a w połączeniu z możliwością wyboru innego koloru dachu, Captur dostępny jest w 14 kombinacjach kolorystycznych. W odświeżonym modelu pojawia się nowa wersja wyposażeniowa Esprit Alpine, wyróżniająca się m.in. ciemnym logo Renault. Znajdziemy tu także system multimedialny Open Air Link z wbudowaną wyszukiwarką Google, a także nowy pionowy ekran o przeciętnej 10,4 cala. Natomiast funkcjonalność usług zapewnić ma system Android Automotive 12. We wnętrzu, jak to przy okazji liftingów, znalazły się nowe tapicerki, materiały z recyklingu, nie występuje tu także naturalna skóra. Muszę też dodać kilka słów odnośnie systemu audio, który teraz sygnowany jest logo Harman Kardon. I tu ciekawostka, w opracowaniu dźwięków powitalnych, czy też sygnałów ostrzegających pieszych, udział brał francuski kompozytor Jean-Michel Jarre. Natomiast czy w kwestii audio jest to zmiana na lepsze, przekonamy się, gdy samochód przyjedzie na dłuższe testy. Ok, także widzicie, jak to wygląda z takich moich pierwszych odczuć. Mieliśmy okazję przejechać z Warszawy do Łodzi, czyli o tyle dobrze, że nie było to jakieś 5 minut wokół salonu i moje pierwsze wrażenie jest takie, że Captur się zauważalnie lepiej prowadzi. Mam takie odczucie, że układ kierowniczy jest tutaj dużo bardziej bezpośredni, że samochód lepiej wykonuje to, co chcemy zrobić, że lepiej skręca. Generalnie prowadzenie tego samochodu uległo poprawie i w tej klasie to jest dla mnie bardzo fajna rzecz. Druga rzecz to zawieszenie i ono nazwałbym ciekawym. Ciekawym dlatego, że zawieszenie każdy lubi inne. Jeden miękkie, drugi twarde. Ja lubię taki kompromis między prowadzeniem a zawieszeniem. Nie lubię samochodów takich bujających, pływających. I tu tak nie jest. Mimo tego, że to jest francuski samochód, mimo tego, że komfort, jaki on oferuje, to jest bardzo ważny aspekt. Komfort w Capturze, który przecież nie jest dużym samochodem. Nie ma dużego rozstawu osi, a ten komfort jest naprawdę na całkiem wysokim poziomie. To mi się bardzo podoba. I trzecia rzecz to multimedia oparte na systemie Android Automotive. Co to daje? Jeśli korzystacie na przykład z mapy googlowskiej, ja korzystam non-stop, nie wyobrażam sobie jeździć bez tego, to możecie sobie włączyć tę mapę czy inne aplikacje bez parowania telefonu z samochodem. To jest kapitalna rzecz. Dlaczego? Jeśli nie sparowaliście telefonu, no to się on Wam nie rozłączy. A wiadomo, jak to czasem bywa. Macie tę mapę czy inne aplikacje zawsze przy sobie, nawet jeśli telefon się rozładuje. No właśnie, telefon nie będzie się też rozładowywał w tak dużym stopniu, jeśli go nie podłączymy do ładowania, bo te wszystkie aplikacje są systemowe i one działają z poziomu samochodu. Także to jest bardzo fajna rzecz. Ja tego będę używał dłużej, jak samochód przyjedzie na testy, wtedy się też szerzej wypowiem. Fajne jest też to, że na przykład mapę możecie sobie przerzucić tutaj na wyświetlacz, że możecie obsługiwać samochód przy pomocy asystenta głosowego, asystenta Google'a. Zrób cieplej. Jasne, zwiększam temperaturę o 2 stopnie. Czyli naciskając ten przycisk, nie tylko obsługujemy samochód, ale też możemy zapytać o cokolwiek. Jaka będzie dziś pogoda? Dzisiaj w Łódź mamy burzę z piorunami. Najwyższa prognozowana temperatura to 30 stopni, a najniższa to 18 stopni. Także to są takie moje pierwsze trzy odczucia. Może jeszcze jedno. Doszła wersja Esprit Alpine, czy jak to tam się wymawia. No i zobaczcie. Siedzę w samochodzie, nie jakiegoś wysokiego segmentu, a na przykład tutaj materiał. Flaga Francji, która się tutaj oczywiście odznacza jako wyróżnik tej wersji, ale to nie jest żadna naklejka, jakaś nalepka. To jest nić, to jest wyszyte. To są takie drobne szczegóły, ale niespotykane tak często w tym segmencie. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak przekazało nam Renault wartość nowego wyposażenia tego modelu to 1600 euro. A cena tego samochodu w odniesieniu do dotychczas dostępnego się nie zmieniła. Co to konkretnie znaczy? Sprawdźmy, ile takie cacko dzisiaj kosztuje.
Cennik najnowszego Captura otwiera kwota 85 500 zł za podstawowy wariant TCE90. Chętni na samochód zasilany LPG przygotować muszą minimum 89 500 zł, a miękkie hybrydy to 104 800 zł za wariant 140 i 112 800 zł i tutaj mocniejszy wariant 160 ze skrzynią EDC. Cennik zamyka natomiast kwota 131 800 zł, którą wyłożymy za pełną hybrydę iTech 145 i wersję Esprit Alpine. Także nie przedłużając, dajcie znać, jak Wam podoba się nowy Captur. No może właśnie, wygląd, bo to się zmieniło, może nie najbardziej, ale najbardziej zauważalnie, już z zewnątrz. O ile tył pozostał taki sam. Czy to jest plus, czy minus, to też dajcie znać. Ale przede wszystkim jestem ciekawy, czy przód nowego Captura podoba Wam się bardziej i czy to jest zmiana na plus. Dajcie znać w komentarzach, a ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.